Cześć, witam was w kolejnym niewinnym odcinku. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o Edwardzie Hopperze i muszę się przyznać, że wielką inspiracją, żeby nagrać ten podcast, jest książka, którą właśnie czytam. Nazywa się Miasto zwane samotnością o Nowym Jorku i artystach osobnych. Jest to wspaniała książka, która została wydana w dzień moich urodzin, 18 stycznia. I dostałam ją w prezencie od mojej cudownej Szumowskiej. Bardzo chciałam przeczytać tę książkę. Jeszcze nie skończyłam, ale, ale już pierwsze kartki. Świadczą o tym, że ta książka jest genialna. Zresztą ja bardzo lubię tę całą serię od wydawnictwa czarnego. I słuchajcie, tam jest tyle nawiązań do Edwarda Hoppera, ponieważ Hopper właśnie był nazywany malarzem samotności, stąd ten właśnie tytuł Miasto zwane samotnością. Także zanim przejdę do jednego albo dwóch fragmentów, zostawię to chyba na koniec, to chcę Wam opowiedzieć o Hopperze. O wyjątkowym, niezwykłym malarzu samotności. Jak zwykle zacznę od początku, ale nie będę za bardzo wdawała się w szczegóły dzieciństwa, bo to zazwyczaj nie jest nic interesującego. Ale powiem Wam ważną rzecz, która jest istotna, bo Edward Hopper urodził się w mieście, które nigdy nie śpi, czyli w tytułowym Nowym Jorku. I jestem wręcz przekonana, że Nowy Jork mocno wpłynął na późniejszą sztukę artysty. Co ważne, pochodził on z dobrej rodziny, która angażowała się w kulturalne życie Nowego Jorku. Także, wiecie, od małego Baby Hopper chodził sobie z rodzicami na koncerty, czy odwiedzał też galerie sztuki i różne muzea. A myślę, że to jest bardzo istotne, bo od małego inspirował się i poznawał wielkich wybitnych malarzy i twórców. No i też oczywiście, jeżeli chodzi o muzykę, no to na pewno bardzo mocno to wpływa na rozwój i ukształtowanie gustu i emocjonalności w młodym człowieku. Oczywiście, mimo tego, że rodzice mocno wspierali swojego syna, to jednak woleli, żeby wybrał zawód, który zapewni mu tak zwane dostatne życie. Także no, zaproponowali, żeby studiował architekturę, żeby nie skupiał się wyłącznie na malarstwie. Myślę, że wielu z nas zna to uczucie, kiedy chciało wybrać jakiś rodzaj studiów, a rodzice byli temu Przeciwni, ale nie na tym się dzisiaj skupiamy, bo dzisiejsza opowieść będzie inna od tych, które Wam dotychczas przedstawiałam. Bo Hopper, w przeciwieństwie do wielu artystów z moich podcastów, nigdy nie przymierał głodem, bo już za życia stał się cenionym artystą. Żył długo, bo zmarł chyba w wieku 80 kilku lat. A co najbardziej zaskakujące, jak na mój podcast, był wierny swojej żonie. Także nie będzie dzisiaj wątku o Lafieryndach. Musicie mi albo bardziej Edwardowi wybaczyć. Hopper studiował ilustrację w School of Illustration na Manhattanie, ale po roku przeniósł się do New York School of Art i tam na przykład studiował rodko. Czy też Kunik? Studia skończył w 1906 roku. To jest tam jedyna data istotna, żebyście wiedzieli mniej więcej, w jakich latach dzieje się cała historia, o której wam dzisiaj będę opowiadała. Co ważne, na uczelni bardzo doceniano jego talent, jego kunszt, a to nie zdarza się zbyt często na uczelniach artystycznych. I powiem wam, że mimo wielu nagród i stypendiów, czuł presję od swoich rodziców, więc po studiach po prostu zaczął pracować, w agencji reklamowej, i to też jest bardzo częsty, jakby powielany czynnik przez artystów, bo chociażby Salvador Dali czy Andy Warhol. Pracowali też w agencjach i ilustrowali różne e, rzeczy, także, no, wiecie, żeby zacząć zarabiać, a nie żyć marzeniami, czy żyć w nędzy, jak na przykład Amadeo Modigliani. Ale słuchajcie, bo mimo wszystko to sztuka była dla niego najważniejsza, jak dla każdego artysty. On był zafascynowany impresjonizmem i impresjonistami i bardzo chciał pojechać do Paryża, a jak wiemy, Paryż był mekką ówczesnych artystów i miastem, które. Wręcz, no, wzywało wybitnych i ambitnych młodych twórców. No i też to była jedna wielka Sodoma i Gomora, no ale myślę, że to była też duża inspiracja dla tych artystów do ich ówczesnych dzieł. Eddie był zmotywowany, więc z racji, że pracował, to udało mu się odłożyć pieniądze i wyruszył do Europy. Nie wiem, czy wiecie, ale myślę, że Amerykanie, którzy nigdy nie byli poza Ameryką, no to dla nich to jest nie dość, że długa podróż, to jeszcze, no jest to całkiem inny świat, tak jak my jedziemy do Stanów i dla nas jest to lekka abstrakcja. Może teraz już nie, ale kiedyś tak na pewno było. To właśnie w Paryżu na własne oczy zobaczył takie dzieła jak na przykład dzieła Monet czy Degasa, których zresztą uwielbiał. Wiem, że też zobaczył dzieła Rembrandta, i Vermeera. Także no, myślę, że ta podróż była dla niego bardzo ważna, jakby na początku jego drogi artystycznej. Ten wyjazd przekonał go, że to realizm będzie nurtem, w którym najbardziej i najlepiej wyraża swoją sztukę i widzi świat. Przechodzimy do lat dwudziestych. Hopper wyjeżdża na plener do Massachusetts. Poznaje tam towarzyską gadatliwą i otwartą kobietę Josephine Nivison. On sam mocno był introwertyczny i tak szczerze to stronił od ludzi. No ale moi drodzy szybko się w sobie zakochali i Josephine stała się jego muzą. Mówiono, że kobiety mają różne twarze i ciała, ale wszystkie z obrazów Hoppera wywodzą się właśnie od Josephine. Tak naprawdę Josephine Josephine, w skrócie Jo, była jedyną modelką Edwarda, ale też pomagała mu w karierze, ponieważ ona umawiała spotkania z galeriami, różne wywiady i to dzięki tak naprawdę jej pomocy, Hopper mógł skupić się na tym, co dla niego było najważniejsze, czyli na malowaniu. I sama Josephine mówiła: Jeżeli może być miejsce tylko dla jednego z nas, to bez wątpienia musi być on. Jeden z ich przyjaciół powiedział tak o ich związku. To był bardzo złożony związek. Nie sądzę, żeby on był bardzo miłą osobą, ale nie ma wątpliwości, że ona go kochała. Czasami kontrolował ją w swoim milczeniu, kontrolował ją fizycznie, ponieważ był od niej silniejszy. Może nie jest to najlepszy cytat, który określał ich związek, ale faktycznie w wielu artykułach powielano myśl, że był on burzliwy, ale bardzo się kochali, i tak naprawdę ich związek skończył się dopiero w momencie, kiedy Edward umarł czyli po tam 40 latach wspólnego życia. No ale nie ukrywajmy, jakby w większości związkach nie jest 24 na dobę. Idealnie, bo no, musimy wiedzieć o tym, że chyba nikt nie jest w stanie 24 na dobę siedzieć i uśmiechać się do siebie, no bo w końcu jednej ze stron zesztywnie je szczęka, tak? Może lekko przaśny cytat, ale no, ta, taka jest prawda. Bo oni nie ma co ukrywać, byli super teamem, bardzo dobrze dobranym teamem, bo już w tym samym roku, w którym się pobrali dzięki zaangażowaniu właśnie Josephine, Hopper trafił na wystawę do Brooklyn Museum. Muzeum, a nawet jego obraz został przez to muzeum kupiony za 100 dolarów. No i musimy pamiętać, że w tamtych czasach to było coś, a Brooklyn Museum to jest do dzisiaj prestiżowe miejsce dla artystów. I tak ogólnie to kariera Hoppera była wspaniała i naprawdę szedł jak burza w świecie sztuki. Nawet gdy miał 43 lata, stworzono w mu jakby taką retrospektywną wystawę w Museum of Modern Art w Momie za życia, także... No e, moi drodzy, e, super prestiżowa sprawa i on był bardzo ceniony przez i przez swoich klientów i krytyków czy bohemę artystyczną. I co najważniejsze, to już za życia stał się bardzo modnym artystą. Ale okej, okay, moi drodzy, skoro już trochę wiemy o jego życiu, no to musimy przejść do najważniejszego aspektu, czyli do jego sztuki. Opowiem wam o kilku jego obrazach, bo kiedy ja myślę o hoperze, od razu przyszywa mnie takie uczucie ciszy i spokoju. Melancholia to zdecydowanie dobre słowo, które określa moje odczucia wobec sztuki właśnie Edwarda. Hoppera. Światło to kolejne dobre określenie na jego sztukę i pewnie słuchając tego podcastu mniej więcej kojarzycie jego obrazy, więc zagłębimy się teraz w nie razem. Edward Hopper malował pejzaże przedstawiające amerykańską prowincję. Malował kadry wyrwane z nowojorskich ulic. Było to strasznie klimatyczne. Co ciekawe, postacie, które znajdują się na jego obrazach, tworzą Taką jedność z naturą, nie wiem jak to wytłumaczyć. One się wtapiają w otoczenie przeważnie. Nie są najważniejsze na tym obrazie nawet jeżeli znajdują się w środku i w centrum kadru tego obrazu. Weźmy na przykład obraz pod tytułem Stacja benzynowa. Na pierwszy rzut oka widzimy stację benzynową o zmroku. Światło naturalne miesza się ze światłem ze stacji. Nadaje całej scenie dużo takiego, wiecie, dramatyzmu i dopiero po chwili w ogóle zauważamy, że na obrazie znajduje się pracownik stacji, który stoi przy dyfuzorze. Zdecydowanie nie jest głównym elementem tego obrazu, co jest bardzo ciekawe, bo naprawdę zauważamy go dopiero po chwili. I to, co piękne w sztuce Hoppera, to właśnie to, że malując, nie nalegał na to, co powinien. Czuć widz. Wiecie o co mi chodzi? Że ja na przykład patrząc na ten obraz czuję powiew świeżego, ciepłego powietrza, który miesza się z zapachem benzyny i lasu, który znajduje się na drugim planie. A co do obrazu, no to bo rzadko jakby o tym mówię, ale ten miał wymiar 70 na 100 i większość jego obrazów było właśnie mm, takich rozmiarów, bo y, często nie zwracamy na to uwagi. Potem idąc gdzieś do muzeum sobie myślimy, kurczę, myślałam, że będzie większy. Albo że nie wiedziałam, że jest tak duży. That's what she said. No a generalnie, Hopper malował olejami. Myślę, że to też możemy wiedzieć. Zapewne jeszcze o tym nie powiedziałam, ale Hopper tworzył realizm. I to, co w nim jest intrygujące, to to, że on wręcz usuwał w ogóle prawie każdy znak życia czy ruchu z obrazu. Oczywiście jak słuchacie tego podcastu to wejdźcie na Instagram Marika Szwal i ja tam wstawiam w poście zdjęcia po kolei e, o obrazach o których opowiadam żebyście mogli wiecie wczuć się w ten całkowity klimat bo powiem Wam, że Hopper jak nikt uchwycał taką izolację człowieka i samotność, o której wspominałam, taką samotność we współczesnym wielkim mieście, jakim jest Nowy Jork. I często umieszczał postacie w takich małych albo bardziej klaustrofobicznych pomieszczeniach, ale za oknem, nie wiem, no, rozprzestrzeniała się jakby druga, równoległa e, Przestrzeń i drugi kadr, który też nie był bardzo nachalny, ale jednak wiecie, mógł nam dawać do myślenia, bo jego obrazy są mocno okrojone, ukazują nam no, zaledwie część historii. Tak jak wam właśnie mówię, mamy tylko kadr, powiedzmy, na pomieszczenie i kadr, który. Pozwala nam, nie wiem, na ułamek zajrzeć do tego, co się dzieje poza tym budynkiem. I bardzo mi się to podoba, że jakby mamy dostęp tylko do części historii, którą on namalował na tym obrazie, albo która się dzieje właśnie w danym kadrze, bo to trochę wygląda tak, jakby Hopper chciał zmusić nas do dokończenia tej narracji obrazu. I bardzo mi się podoba ta wizja, że nie jest to wszystko oczywiste, mimo że realizm jest albo powinien być bardzo oczywisty, ja nie jestem fanką realizmu, naprawdę, ale jestem ogromną fanką opera. Powiem Wam, że większość z nas y, będzie postrzegała jego twórczość właśnie jako kadry samotności. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że jest to ciekawe, bo jakby wpatrując się w jego pracę, nie skupiamy się na temacie, a bardziej na eksplorowaniu nastroju czy emocji. Może dlatego też właśnie mm, podobają mi się te jego realistyczne obrazy, bo są bardzo mocno niedopowiedziane. I takim mega kultowym motywem są kobiety w pokojach. I z ciekawostek muszę wam powiedzieć, że prawie każda kobieta wzorowana jest na żonie Josephine. I nawet sam Hopper nie do końca się z tym zgadzał, ale no nie da się ukryć, bo są obrazy, gdzie znajduje się kobieta, która. Ewidentnie wygląda jak jego żona, ale jest zmieniona, bo nie chodziło o to, żeby postać była określona, tylko właśnie, żeby była nie do końca dopowiedziana. Więc tutaj muszę Wam opowiedzieć o kolejnym obrazie pod tytułem Morning Sun. I został on okrzyknięty jednym z najwspanialszych obrazów lata, bo kobieta ubrana w krótką halkę siedzi na łóżku. Dłoń mi jakby otula swoje kolana i wpatruje się w niebo za oknem. Widok za oknem może również jakby, tak wiecie, no, sugerować drugi poziom samotności, e, tak naprawdę bezosobowego. Miejskiego życia. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale myślę, że jak spojrzycie na, na obraz, no to będzie na pewno bardziej zrozumiałe. I to jest bardzo ciekawe, bo gdy zaczęła się pandemia i większość ludzi zostało zmuszonych do izolacji czy kwarantanny, zaczęło pojawiać się wiele wzmianek o tym, że teraz wszyscy jesteśmy. Obrazami Hopera, bo właśnie na tych obrazach hopera zazwyczaj, ale nie zawsze, jest tylko jedna postać samotna, w jakimś pomieszczeniu, właśnie zamknięta, odizolowana od świata jakby rzeczywistego i realnego. No i tak faktycznie większość ludzi mogło się czuć w tamtym momencie. I tak taka dygresja, że powiem Wam, że minęło ile już trzy lata od czasu, kiedy zaczęła się pandemia, jest to niewiarygodne, bo już zapomniałam o tym, co się działo, jakie straszne rzeczy się działo i że. A nie, dobra, nie będę do tego wracała. Ale zastanówcie się właśnie, jak czuliście się w tamtym momencie, o ile faktycznie siedzieliście wyłącznie w domu. Jakby w ogóle mnie to nie dziwi, bo postacie właśnie z obrazów Chopera robią wrażenie takich nostalgicznych i zrezygnowanych i bardzo osamotnionych i myślę, że wiele ludzi w tamtym momencie dokładnie tak się czuło. I moim zdaniem bohaterowie z jego obrazów Zostali zatrzymani w kadrze w chwili takiej pewnej refleksji. Przynajmniej na to wskazują ich twarze, mimika. Ja to, ja to tak odczułam, więc się z wami tym dzielę. I chyba najbardziej znanym z jego dzieł są nocne marki. Myślę, że chyba każdy je kojarzy, bo jest to obraz istnie filmowy. I wyobraźcie sobie, że jest noc, cisza na ulicy. W restauracji, którą widzimy, siedzi trzech klientów. Siedzą przy ladzie naprzeciwko kelnera. Każdy wygląda na zanurzonego w swoich myślach, oderwany od sytuacji osób, którymi się otacza. I jest to bardzo ciekawy i jeden chyba z najwspanialszych obrazów Edwarda Hoppera. Ponieważ kompozycja jest otwarta, a ja uwielbiam otwarte kompozycje. Ten obraz jest oszczędny w szczegóły, bo nie widzimy wejścia do tego lokalu, ulice są puste, jakby nic nas nie rozprasza w tym kadrze, do którego zaprosił nas sam hopper. I oczywiście to, co super istotne w jego obrazach, to światło, bo blask, wiecie, elektrycznego oświetlenia, restauracji, no, tworzy niesamowitą aurę w. Podczas tej, tej nocy, która jest przedstawiona. I no, moim zdaniem jest to mega enigmatyczny kadr codzienności. I właśnie, dokładnie to jest ta rzecz, którą powiedziałam na początku, że kiedy patrzę na ten obraz i nie tylko na ten obraz, to słyszę ciszę. Nie wiem, czy można usłyszeć ciszę, ale wiecie. A, kurczę, ale jest to fascynujące, bo. Zobaczcie, w Nowym Jorku nigdy nie jest cicho. Nawet nocą słychać odgłosy miasta, wielkiego miasta, słychać karetki także. No, niewiarygodne, że potrafił malarsko uchwycić coś tak nierealnego. I mimo tego, że Edward inspirował się restauracją przy Greenwich Avenue, nigdy nie malował faktycznych miejsc. Były to tylko no, były te miejsca tylko takim jakby Punktem wyjścia do namalowania całego obrazu. I my, jako odbiorcy, patrząc na ten obraz, możemy jedynie zastanawiać się nad postaciami, nad ich relacjami między sobą, i tym, co zaprowadziło. Ich do tej całodobowej restauracji w mieście, które nigdy nie śpi. Więc jest to bardzo fascynujące, że to my nadajemy narrację. Więc wyobraźcie sobie, że tyle, ile jest ludzi, tyle jest narracji tego obrazu. To bardzo ciekawe, bo bohaterowie na obrazach Hopera, nawet w towarzystwie, wydają się bardzo samotni. I obrazy Hopera wydają się też do nas szeptać. Wiecie o co chodzi? Te obrazy nie krzyczą jak wiele ze znanych dzieł, one do nas szepczą i wciągają nas w historię nieznanych postaci, bo to jest istotne. My nie znamy tych ludzi, ale bardzo chcemy się zagłębić w ich historię, i tak naprawdę nigdy nie dowiemy się tej historii, ale myślę, że może być to takie odbicie. Tego, co my czujemy w danym momencie. Bo cały czas powtarzam Wam słowo samotność i jest to tym bardziej ciekawe, bo sam Hopper irytował się wręcz, gdy nazywano go malarzem samotności. Sam mówił tak: Nie maluję smutku czy samotności, staram się tylko namalować światło na ścianie. I to dla mnie jest bardzo interesujące, że tak, tak strasznie przeszkadzało mu to, w jaki sposób określano jego sztukę. Bo przywodzi mi to od razu na myśl Frida Kahlo, która się irytowała, kiedy ludzie czy krytycy nazywali ją surrealistką. Wiem, że wiele razy Wam to powtarzałam, ale przynajmniej sobie to utrwalimy. Frida Halo uważała, że surrealiści malują swoje sny, a ona nie była surrealistką, bo ona malowała to, co przeżywała. Także to jest istotny aspekt. I szczerze wam powiem, że trochę nie rozumiem właśnie tej irytacji, bo w nostalgii czy w smutku nie ma nic złego. Oczywiście zazwyczaj. A co najbardziej inspiruje artystów? Te najsilniejsze emocje, czyli romanse, miłość, właśnie smutek, cierpienie. No to są emocje właśnie, które wywierają na nas, na ludziach tak ogromny wpływ, że jako artyści chcemy to przelać na płótno. Poza tym, że powtarzam w podcaście słowo samotność, to na pewno powtarzam słowo światło, bo jest ono... Tak bardzo ważnym czynnikiem w sztuce Edwarda Hoppera, że muszę poświęcić mu chwilkę, ponieważ w obrazach Edwarda to ciekawym aspektem jest fakt, że niektórzy sugerują, że są to nawiązania do kubizmu. I w ogóle Hopper był nazywany realistą, tak jak już powiedziałam, i był realistą, ale sam uważał się za impresjonistę. I zgodzę się tutaj tylko pod jednym względem, bo impresjoniści niezwykle czuli właśnie światło. Zobaczcie na obrazy Monet, Renoir czy Degasa. Zawsze jak widzę jakiś obraz impresjonistyczny, to mam takie uczucie takiego migotania tego światła, takiej lekkości. No to jest niesamowite. I właśnie dlatego Hopper jest niezwykłym artystą, który zapisał się w historii sztuki, ponieważ mimo tego, że on malował w realizmie, to były tam, wiecie, konotacje z innymi nurtami, bardzo nieoczywiste, dokładnie tak samo nieoczywiste jak te postaci, jak te historie, jak wszystkie inne rzeczy, które są zawarte w obrazie, który na pierwszy rzut oka jest po prostu obrazem realistycznym i na przykład jakimś portretem kobiety w pokoju, więc. To jest mega fascynujące. Ja dzięki dzisiejszemu podcastowi naprawdę wiele się nauczyłam i wiele ciekawych rzeczy znalazłam, bo nigdy za bardzo jakby nie, wy... nie zagłębiałam się właśnie w twórczość hoppera, mimo że zawsze mnie fascynował pod względem malarskim. Tutaj chwilę pójdę do przodu z czasem, ale tylko ze względu na taką malutką dygresję, bo z czasem hopper zaczął tworzyć bardziej płasko. Bez czynnika ludzkiego, który był bardzo istotny w jego twórczości, jak na przykład w obrazie Słońce w pustym pokoju. I nie ma na tym obrazie nic poza pokojem. Pokojem, który jest otulony promieniami słońca i sam Hopper mówił, chyba nie jestem zbyt ludzki. Wszystko, co naprawdę chcę zrobić, to pomalować światło z boku domu. I muszę Wam powiedzieć zresztą, że sam Rodko czerpał inspirację od Hoppera, co jest fascynujące, bo nigdy w życiu na przykład mi by nie przyszło na myśl, że tak robił. Ale podobno właśnie ten obraz był mocną inspiracją do twórczości Rodko. I w ogóle jeszcze nawiązując do tych wybitnych twórców, to Hopper, będący w Paryżu, zażartował, że nie wie, kim jest Picasso. Gdzie oczywiście wszyscy wiedzieli, kim jest Pablo Picasso, ale można odnieść takie wrażenie, że jakby brał z każdego wielkiego, wybitnego malarza to, co mu podpasowało w danym momencie, tworząc swój własny. Styl, no bo bardzo często właśnie mówi się o tym, że chociażby ten pokój jest, albo to światło na jego obrazach jest. Nawiązaniem właśnie do kubizmu, a kto był prekursorem kubizmu, jak nie Pablo Picasso? Ale muszę wam opowiedzieć jeszcze kilka rzeczy. Bo z racji, że sztuka hoppera często przywodzi nam na myśl takie wiecie, klimatyczne kadry z filmów, to chciałabym wam no, przedstawić kilka z filmów, o których się dowiedziałam, o których mi pisaliście. Bo może będziecie mieli ochotę sobie je zobaczyć, albo już je widzieliście, i nagle wam się przypomni, że faktycznie jest to mocne nawiązanie do sztuki Edwarda Hoppera. Wyobraźcie sobie, że sam Albert Hitchcock przyznał się do czerpania inspiracji do, od hoppera i samotny dom z filmu Psychoza to jest zapożyczenie z obrazu dom przy torach. I jak zobaczycie ten obraz, to faktycznie jest to jota w Joty obraz z filmu Psychoza, nie wiedziałam o tym. A faktycznie może być to mocno oczywiste. Nawiązanie, ale ze mnie jest marny kinoman, dlatego dzisiaj Wam raczej powiem o tytułach niż o tym co tam się działo, bo nie chcielibyście słuchać jak ja mówię o kinie. Zresztą nie chcielibyście wiedzieć, jakie ja filmy oglądam. Jest też fajny, bo polski akcent w filmie Andrzeja Wajdy. I Film nazywa się Tatarak, i jest tam taka scena z Krystyną Jandą. I jest to mocne nawiązanie do obrazu pod tytułem Kobieta w Słońcu. Dostałam też informację od Izy, że w serialu Euforia w odcinku specjalnym jest kadr, który nawiązuje do nocnych. Marków. I co ciekawe, mam nawet napisane, że jest to 13 minuta, 13 sekunda. Także, jakbyście chcieli, to sobie zobaczcie. Zresztą ona mi w ogóle wysłała inne kadry, które nawiązują do sztuki, właśnie z serialu Euforia. I chyba sobie obejrzę, bo nigdy nie oglądałam. Jest tam na przykład nawiązanie do Fridy Kahlo, do pocałunku Klimta, do Wenus. Jest tam też nawiązanie do obrazów Magrita. No, przepiękne w ogóle. No, piękną rozprawkę mi napisałaś Iza, także dziękuję Ci bardzo za, za te, wiecie, wiesz, materiały dodatkowe do mojego podcastu. Jest też taki film, Shirley i reżyser ożywił 13 dzieł Hoppera, także e, wszystko sobie może obejrzę po podcaście, ale na razie chcę Wam o tym opowiedzieć, bo jest jeszcze serial Madman i tam reżyser nazwany jest duchowym dzieckiem opery. Pewnie jest milion takich nawiązań, nawet ktoś mi na Instagramie napisał, że w Batmanie były kadry, które według niego nawiązywały właśnie do, do jakichś tam kadrów z obrazów Hoppera. Mam też zapisane, że The 70s Show i tam jest scena, która przechodzi właśnie w nocne marki. Mam też koniec przemocy łowca androidów, Blade Runner, czy też Chinatown, no i generalnie różne filmy noir. Także no jest tego sporo, ale nie dziwi mnie to, absolutnie mnie to nie dziwi. Do mnie mam też, de, że David Lynch mocno korzystał z twórczości Hoppera, bo to są bardzo podobne klimaty. Wbiję szybką dygresję, bo mi się przypomniała ciekawostka a propos żony Hoppera, która też była malarką, ale poświęciła swoją karierę e, dla swojego męża w imię jego sztuki. Podobno miała mu... Jakby za złe, że tak się wydarzyło, chociaż wątpię, no bo jakby no, sama się na to pisała, sama poświęciła właśnie mm, swoje życie, żeby mu pomagać, ale ona nazywała jego obrazy. Ich wspólnymi dziećmi. Także bardzo ładne. Chyba, wspól... chyba w ogóle nie mieli dzieci, ale tak Wam chciałam o tym opowiedzieć. I słuchajcie, bo z racji, że i tak jest długi chyba ten podcast, tak mi się wydaje, pisałam go trzy dni, to chcę Wam jeszcze przeczytać fragment z książki Miasto zwane Samotnością o Nowym Jorku i artystach osobnych. O tym, o czym mówiłam na samym początku. Myślę, że jest to bardzo ciekawe i to jest pozycja której jeszcze nie przeczytałam nawet w połowie, a już myślę, że Wam polecę. Jak skończę, to na pewno zrobię osobny podcast o tym, bo jak Wam przeczytam fragmenty, to chyba zrozumiecie dlaczego. Bywałam już wcześniej samotna, ale nigdy w ten sposób. Samotność wezbrała we mnie w dzieciństwie, a potem odpłynęła w kolejnych, bardziej towarzyskich latach. Jako dwudziestoparolatka zaczęłam samodzielne życie, często w związkach, ale czasami nie. Zwykle dobrze się czułam w pojedynkę, a nawet jeśli tak nie było, raczej miałam pewność, że prędzej czy później z nurtem życia trafię na nową miłość. Wejdę w następny związek. Samotność objawiła mi się nagle jako wszechogarniające, niepodważalne poczucie, że doskwiera mi brak, że nie mam czegoś, co ludzie powinni mieć i że powodem jest jakaś moja poważna, zapewne wyraźna, i widoczna wada. Myślę, że to jest bardzo ważny wstęp w tej książce, ale teraz chcę Wam przeczytać fragment, który nawiązuje stricte właśnie do sztuki Hoppera. Jest pełno takich nawiązań w tej książce. Tamtej jesieni wciąż na nowo oglądałam obrazy Hoppera. Przyciągały mnie tak, jakbym była więźniem, a one planem ucieczki, jakby zawierały jakąś niezbędną wskazówkę co do mojej sytuacji. Chociaż przed moimi oczami przesuwały się dziesiątki przedstawionych przez niego pomieszczeń, zawsze wracałam w jedno miejsce, do taniego nowojorskiego baru, w którym siedzą nocne marki. Joyce Carol nazwała kiedyś ten obraz najbardziej przyjmującą, reprodukowaną w nieskończoność romantyczną wizją amerykańskiej samotności. Wiedziałam, jak wyglądam, jak kobieta na obrazie Hoppera. Może jak dziewczyna z obrazu automat w kapeluszu typu klosze i zielonym płaszczu, która wpatruje się w filiżankę kawy, gdy w oknie za jej plecami odbijają się dwa rzędy świateł, odpływające w ciemność. Albo jak na obrazie Morning Sun, która siedzi na łóżku, włosy ma spięte w nieporządny koczek i spogląda na miasto za oknem. Kiedy tylko przeczytałam opis tej książki, wiedziałam, że będzie to wyjątkowa opowieść, oczywiście, na samym początku podjarałam się wyłącznie dlatego, że akcja dzieje się w Nowym Jorku, który uwielbiam i że jest właśnie dużo nawiązań nie tylko do Hoppera, bo również do innych artystów, bo jakby cała bohema Nowego Jorku była ogromna, jeżeli chodzi o świat artystyczny. Ale ten aspekt samotności tak bardzo mocno współgra w ogóle w tym, co tworzył Hopper i. No myślę, że to jest wyjątkowa pozycja, wiecie. Może się okazać, że jak przeczytam, to jednak tak nie będzie. Także może poczekajcie, jeżeli chcecie kupić tę książkę, to jeszcze poczekajcie, bo przyjdzie czas na podcast o tej książce. Ale bardzo chciałam się z wami podzielić właśnie tą wyjątkową pozycją, bo myślę, że to jest interesujące i bardzo rzadko czytam książki, które nie są biografiami, no bo zauważcie, że głównie teraz czytam biografię. Oczywiście, że mnie to wszystko bardzo interesuje, ale też, żeby mieć jak najwięcej wiedzy do podcastów, bo już nieraz mówiłam o tym, że w internecie cały czas powielają te same ciekawostki, a w książkach to jest petarda. Zdradzę wam mały sekret, bo zaczynam notować ciekawostki, nieznane ciekawostki z życia Pablo Picasso i jestem przekonana, że 100% z was nigdy o nich nie słyszało. A propos nazistów, innych takich klimatów, nie tylko, ale wiecie, to są ciekawostki, o których nikt nie mówi. Ale wracając do twórczości Edwarda Hoppera, mam nadzieję, że podobał Wam się ten podcast, że trochę poznaliście tego artystę i muszę przyznać, że czym więcej czytałam aż tygodnie, przygotowywałam ten podcast, żeby jakby dowiedzieć się jak najwięcej. To powiem wam, że był tak fascynujący, że mogłabym mówić o nim godzinami, ale chciałam po prostu wiecie, żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi w jego sztuce, kim był. Jak tworzył, i teraz, jak pójdziecie do muzeum albo na jakąś wystawę w Galerii Sztuki, no to od razu będziecie wiedzieć, które to jest jego dzieło. Także niesamowite. Mi się wydaje, że nigdy nie widziałam na żywo pracy Edwarda Hoppera, także no czas to nadrobić. Bardzo sympatyczna rzecz, którą powiedział Edward Hopper, bo powiedzmy wolny cytat, że jeżeli możesz coś powiedzieć w słowach, to jaki jest sens, żeby to malować. To jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie wielu z nas czuje się samotnych, mimo tego, że żyjąc w społeczeństwie tak naprawdę otacza nas tłum ludzi i jest tak wiele bodźców, które pogłębiają to poczucie osamotnienia. Dlatego myślę, że obrazy Edwarda Hoppera są idealną metaforą no, takiego ludzkiego życia, naszego życia i że to miasto z jego obrazów przywodzi od razu na myśl właśnie tą tytułową samotność w tłumie. Ale muszę Wam powiedzieć, że wiele osób do mnie pisze wiadomości prywatne, że spędzają właśnie ze mną czas słuchając podcastu, podczas spacerów czy w pracy. Nawet dostałam jedną wiadomość, że ktoś spędza więcej czasu słuchając moich podcastów niż ze swoją przyjaciółką, i że nie chcę, żeby ta przyjaciółka była zazdrosna. No ale trochę jesteśmy tutaj takimi. Art psiapsi, podcastowymi psiapsi, więc bardzo się cieszę, że możemy razem spędzać czas i chociaż na chwilę oderwać się od tej rzeczywistości i no, wtopić się i zatracić w niesamowite, kolorowe historie wybitnych artystów. Bardzo też mi się podoba, jak wiele osób do mnie pisze wiadomości, że słuchając moich podcastów czuję się właśnie, jakby siedziało sobie z przyjaciółką gdzieś przy winku czy przy kawie i po prostu rozmawiałybyśmy, czy rozmawialibyśmy. O sztuce. Nawet nie wiecie jakie to jest miłe, kiedy do mnie w ten sposób piszecie. Naprawdę. Także nie spodziewałabym się tego po pierwszym odcinku, który stworzyłam te kilka miesięcy temu. W każdym razie to już jest koniec dzisiejszego podcastu. Mam nadzieję, że wam się podobał i że dowiedzieliście się kilku ciekawych informacji o Edwardzie Hoperze. No i że teraz wyruszycie na poszukiwania do jakichś galerii, muzeów, żeby zobaczyć jego sztukę. Także jak zwykle bardzo Wam dziękuję. No i słyszymy się już za tydzień w kolejnym czwartkowym, niewinnym odcinku.